14 maja w całej Polsce obchodzimy Noc Muzeów. Galeria Flopa Art, Pabianica z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 17, również obchodzimy to święto i między godziną 15 a 1 zapraszamy wszystkich zwiedzających do obejrzenia naszej aktualnej wystawy Wielogłos, spotkanie artystów z Pabianic. To nie jedyne atrakcje, które mamy zaplanowane tego dnia, a mianowicie między 15 a 1 zachęcamy do udziału w akcji Wesprzyj artystę w tworzeniu dzieła, o której za chwilę opowie Ewa z Pabianic. Natomiast nie jest to jedyny punkt naszego programu. W godzinie 17 zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie. Będę oprowadzała ja, czyli menadżer tej galerii. O godzinie 20 zapraszamy na spotkanie z artystkami, które prezentują pracę na tej wystawie i będziemy rozmawiać o ich inspiracjach. A zostały zaproszone m.in. Ewa Maliszewska, Ewa z Pabianic, Ania Pacholik oraz Monika Kubiaczyk-Cygan. O 21 natomiast zapraszamy na spotkanie warsztatowe z Ewą z Pabianic, która opowie o swojej pracy oraz o akcji, które mają wesprzeć tworzenie kolejnego dzieła. A teraz oddaję głos Ewie, którą zaprosiłam dzisiaj do galerii. Jestem Ewa z Pabianic i obroniłam dyplom na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wykonując wieloelementowy cykl rzeźbiarski inspirowany starożytną teorią humoralną. Wykorzystałam przy tym 10 tysięcy gwintów plastikowych butelek, które w większości zbierałam w piwnicach największych krakowskich akademików. Aktualnie mieszkam w Pabianicach i zajmuję się portretami rzeźbiarskimi. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy dysponują choć jedną plastikową butelką. Bardzo chętnie przerobię je na swoje kolejne prace rzeźbiarskie lub uzupełnię tymi butelkami realizacje, które wciąż wydają mi się nieskończone. Żadna część butelki, którą ktokolwiek przyniesie, nie będzie zmarnowana. Gwinty wykorzystam do prac, które będzie można również po części zobaczyć w galerii na żywo. Nakrętki zostaną przeznaczone na akcję charytatywną, a pozostała część butelki, o ile zostanie pocięta ręcznie w taki jeden długi pasek, również zostanie wykorzystana do moich kolejnych instalacji rzeźbiarskich. Czekamy na Państwa w sobotę 14 maja między 15 a 1. Zapraszamy. Wejście jest oczywiście bezpłatne. Do zobaczenia.